ciągu dnia jesteśmy w stanie obsłużyć nawet 78 tysięcy pasażerów. Gdybyśmy tej modernizacji nie zrobili, stracilibyśmy te 10 milionów pasażerów. Okęcie prawdopodobnie przestanie po prostu istnieć. Dzień dobry, witam serdecznie. Dariusz Żiduch, jesteśmy na Europejskim Forum Nowych Idei, a moim gościem jest Adam Sanocki, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych, a wcześniej wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej CPK. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo ciekawy transfer z CPK do Polskich Portów Lotniczych. Jak wrażenia? Jesteśmy grupą tą samą kapitałową. Polskie Porty Lotnicze są w tej samej grupie co CPK. CPK jest naszą spółką matką, więc no generalnie wszystko trochę zostaje w rodzinie, realizujemy wspólny cel, jakim jest rozwój ruchu lotniczego w naszym kraju. Pytam o to dlatego, że mówi się dość często o tym, że w momencie powstania CPK, a wiemy już, że CPK powstanie, w momencie powstania CPK tak naprawdę lotnisko Okęcie może stracić rację bytu. Ile w tym prawdy? W tej chwili lotnisko Chopina jest jedynym lotniskiem hubowym, który no, dochodzi do granic możliwości, jeżeli chodzi o swoją przepustowość. W tym roku mamy swoje 90. urodziny, 90. rocznicę powstania. No i pobijamy jakby wszelkie rekordy. W ciągu dnia jesteśmy w stanie obsłużyć nawet 78 tysięcy pasażerów, a już wiemy, że ten rok zaczniemy z liczbą ponad 20 milionów pasażerów. Co oznacza w tej chwili, że dochodzimy do granic naszej przepustowości. Dlatego też podjęliśmy decyzję o modernizacji, o rozwoju tego lotniska, tak żeby do momentu, kiedy powstanie lotnisko centralne, czyli mówimy o 2032 roku, jak największą ilość pasażerów i operacji lotniczych móc przenieść na lotnisko centralne. Więc to jest dla nas niezwykle ważny w tej chwili projekt i trochę też naprawianie jakby błędów naszych poprzedników, którzy sztucznie zatrzymywali rozwój lotnisk regionalnych, szczególnie na Mazowszu, żeby uzasadnić budowę centralnego portu komunikacyjnego. My zdajemy sobie sprawę, że ten port musi powstać. Taka decyzja powstała, chociażby z tego względu, o którym wspomniałem. No, liczba pasażerowie muszą skądś latać. W 2029 roku, kiedy zakończymy naszą modernizację, dojdziemy do trochę granic naszych możliwości, czyli te 30 milionów pasażerów to jest już limit nie do przekroczenia, jeżeli chodzi o lotnisko Chopina. Stąd to lotnisko jest potrzebne, stąd ta modernizacja, która wygeneruje jak największy ruch, żeby no, też trochę uzasadnić tą budowę i tak, żeby ta budowa po prostu miała także biznesowe racje bytu. Gdybyśmy tej modernizacji nie zrobili, stracilibyśmy te 10 milionów pasażerów, którzy szukaliby innych możliwości latania. Być może wybraliby lotniska poza naszymi granicami. No, to jest taki element, który być może wcześniej nie był brany pod uwagę, natomiast my zarządzamy tym ryzykiem. Staramy się, aby nie tylko nasi pasażerowie mieli tą możliwość, żeby latać z Mazowsza, ale też, żeby zbudować jak największą jakby masę pasażerów, którą możemy przenieść do lotniska centralnego, o czym wspomniałem. Mamy już historię lotnisk w Polsce, które może nie tyle nie do końca się sprawdziły, co dziś poniekąd świecą pustkami. Czy taki los, czy nie ma takiego ryzyka, że taki los będzie czekał Okęcie w momencie, kiedy CPK rzeczywiście ruszy? To czy Okęcie nie zostanie dość mocno zmarginalizowane? No, Okęcie prawdopodobnie przestanie po prostu istnieć jako lotnisko Chopina, no bo po to budujemy nowy hub, żeby ten hub, którego granice przepustowości się kończą, no, nie, przestał funkcjonować. No, w tej chwili też szukamy strategicznych nowych pomysłów na rozwój tego miejsca, gdzie obecnie jest lotnisko Chopina. Natomiast no, tutaj też ta decyzja została już podjęta. Nowe lotnisko centralne, nowy hub skanibalizuje lotnisko Chopina. Czy to oznacza, że jeżeli będę chciał wylądować w Warszawie, to będę musiał zrobić to w Baranowie?
Tak, no mamy też lotnisko w Radomiu, mamy też lotnisko w Modlinie, więc jest trochę możliwości. Myślę, że też będą już do tego czasu połączenia kolejowe. Modernizują się też i rozbudowują drogi, więc myślę, że będzie to finalnie całkiem dobre rozwiązanie. Czy jeszcze jest możliwy taki scenariusz, w którym zarówno CPK, jak i Okęcie będą działać równolegle? Raczej nie, aczkolwiek, no, tak jak wspomniałem, decyzja co do przyszłości lotniska Chopina jeszcze nie zapadła w 100%. My jesteśmy w momencie, kiedy wspólnie w grupie kapitałowej wypracowujemy także też te modele współpracy, modele synergii między dwoma lotniskami, myślę o Chopinie i lotnisku centralnym w Baranowie, no i też roli PPL w tym zakresie. No, więc myślę, że przyszłość pokaże, co się wydarzy. Natomiast no, raczej po to budujemy, modernizujemy lotnisko Chopina, żeby ten ruch przenieść w całości na lotnisko centralne w Baranowie. Wspomniał pan wcześniej, że lotnisko na Okęciu jest jedynym w Polsce, że największym w Polsce lotniskiem hubowym. Co to tak naprawdę znaczy? Tak, żeby nasi widzowie mieli co do tego jasność. No to jest lotnisko, które pełni rolę też przesiadkową, to znaczy hubowy w tym momencie oznacza, że mamy bardzo dużo pasażerów, którzy międzylądują także w Warszawie i przesiadają się do innych połączeń międzynarodowych, więc lotniska regionalne raczej pełnią rolę takich lotnisk punktowych, point to point, gdzie ludzie je wybierają. Są to wygodne połączenia, aby szybko przemieścić się z jednego punktu do drugiego. Lotnisko w Warszawie, lotnisko Chopina pełni funkcję hubu, czyli my też generujemy ruch transferowy taki, czyli pozyskujemy pasażerów, którzy przesiadają się na kolejne połączenia. Chciałbym zakończyć naszą rozmowę jeszcze pytaniem o samo CPK. Wiemy już, że docelowo ma ono budowa ma ruszyć w 2026 roku, ma powstać do 2032 roku. Będzie to oczywiście inwestycja strategiczna. Natomiast z takiej perspektywy typowo biznesowo-gospodarczej, czy to jest ta inwestycja, która będzie w stanie z tej perspektywy europejskiej, szczególnie CEE, czyli tej Europy Środkowo-Wschodniej, czy będzie nas w stanie wynieść na wyższy poziom w stosunku do tego, co mamy obecnie? Zdecydowanie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, lotnisko Chopina nawet po modernizacji w 1929 roku osiągnie jakby już limity, czyli te 30 milionów pasażerów to jest coś, czego już nie będziemy w stanie przeskoczyć. Lotnisko centralne będzie miało opcję rozbudowy w zasadzie do dużo wyższych jakby wyników, więc biorąc pod uwagę obecny rozwój ruchu lotniczego, to jest w zasadzie jedyna dla nas szansa, żeby w tym aspekcie doścignąć Europę. A jeśli chodzi o ruch cargo, czy jest szansa, żebyśmy ściągnęli go do Polski? Bo z tego co wiem, no teraz raczej nie jesteśmy tą pierwszą destynacją, jeżeli chodzi o transport lotniczy, o tą logistykę lotniczą. To prawda, na lotnisku Chopina jest głównie odbywa się tak zwane belly cargo, czyli cargo przewożone w samolotach pasażerskich, niejako przy okazji z pasażerami. W tej chwili mamy rocznie około 100 tysięcy ton tego cargo. Myślę, że to też do momentu przenosi tą liczbę jesteśmy w stanie podwoić. Więc to jest też ten element, który na pewno nowe lotnisko centralne bardzo mocno zagospodaruje i bierze pod uwagę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Adam Sanocki, członek zarządu Polskich Portów Lotniczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.